Siema, siemanko, z tej strony Sebik Sonic, a dzisiaj gramy sobie w Farming Simulator 19, polskie zadupie, i ze mną dzisiaj jest Eutro, tak zwany szczur. Witam, witam. I również Igor, tak zwany Igor Mahan. Witam, witam. Tam zróbcie, co macie robić, no to co, do widzenia. Na pole harować. Do widzenia. Tak jest, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 19, polskie zadupie, i w dzisiejszym odcinku będziemy kupywać kurnik. Tak jest, nie przesłyszeliście się, będziemy kupywać kurnik, który mam plan postawić właśnie na tym polu. Także stawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, a my już przechodzimy do odcinka. Także escape klikamy, a nie, przepraszam, klikamy na sklep i klikamy na tą taką budę jakby, tam wiecie, klikamy sobie tutaj i kupujemy kurnik za 20 tysięcy. Zaczynajmy. Postawmy sobie ten kurnik, planowałem sobie go gdzieś tutaj postawić, ale sobie go tak pięknie sobie tutaj wymierzmy, proszę bardzo. No niech będzie stał oto w tym miejscu. Kupiliśmy właśnie kurnik za 20 tysięcy euro. Zostało nam tylko 8 tysięcy, ale to nie koniec naszych wydatków, bo jeszcze będziemy kupywać kury i wlejemy tu właśnie pszenicę. No, nie mogę się doczekać. 1, 2, 3. No, a kogutów powiedzmy z 4. 1, 2, 3, 4. Tak jest, to są wszystkie moje kury, które kupiłem właśnie tutaj w tej zagrodzie. No, ta zagroda nie jest jakaś taka duża, więc też dużo kur nie pomieści. A te pozostałe kury się po prostu rozmnożą. Także potwierdź, bo w ogóle koguty powodują to, że się szybciej kury rozmnażają, więc też fajnie. Z tego co wiem. Zostało nam 7400 euro. I teraz wystarczy tylko, żebyśmy sobie wzięli tą piękną tutaj autosankę i nasypali tam właśnie pszenicy, żeby nasze kurczaki miały co jeść. W ogóle chciałbym tutaj powiedzieć, że ten odcinek będzie należał do takich troszeczkę krótszych odcinków, bo ja tylko tu kurnik kupię i w sumie nic więcej. Nie mogłem się doczekać, jak właśnie zrobię ten czyn, czyli kupię po prostu kurnik. Naprawdę nie mogłem się doczekać i czekałem na to naprawdę długo, choć niektórzy pewnie powiedzą, za szybko kupujesz ten kurnik. A teraz jedźmy właśnie do naszego pięknego silosu. No tutaj oczywiście musimy sobie tutaj zamknąć to, co widzimy. O, Euto sobie tam łazi, nie wiem co on tam dokładnie robi. On jest na polu 33. Okej, coś tam chyba robi. My sobie pierw włączymy myjkę ciśnieniową. Bardzo traktor, bo jest strasznie, ale to strasznie brudny. I gadałem, że na poprzednich odcinkach, że to zrobię, a tego po prostu nie zrobiłem, bo o tym zapominałem. Więc w tym odcinku w końcu to zrobię. O, proszę bardzo, Euto sobie tam idzie swoim pięknym, nowym traktorkiem, którego kupił w jakimś tam odcinku. Proszę bardzo, autosanka jest dosyć czysta, więc nie muszę jej tutaj, proszę bardzo, myć. No i proszę bardzo, udało się to wyczyścić, no i teraz wsiadamy do naszego traktorka, a że pszenica miałem z tych pierwszych żniw sobie zachowałem w tym silosie, no to właśnie sobie dzisiaj ją wysypiemy i zobaczymy, jak to nam wyszło. Więc proszę bardzo, rozpocznij napełnianie, mamy aż 7000 litrów pszenicy, więc sobie napełnimy, no i proszę bardzo, wyruszamy w podróż, która chyba nawet to 100 metrów nie jest, a może jest, nie wiem. Z pierwszej osoby, żeby było realistycznie. No i proszę bardzo, jedziemy na polskim zadupiu. Naprawdę się cieszę, że w końcu nagrywamy polskie zadupie. No dobra, skręcamy sobie, proszę bardzo. Mamy 30 FPS-ów, 40, bo tak troszeczkę ping skacze, nie wiem czemu, ale okej. No i dobrze, podjeżdżamy do naszych kur. W ogóle nie ma, trawa definitywnie powinna tam być, więc no... Wiecie, no sobie zrobimy to jeszcze na tym odcinku, więc czekaj, to jest tu, te miejsce, czekaj, wyładuj tutaj, nie, bo ja to źle zrobię, musi mi wyskoczyć takie coś jak i, żeby jakby uruchomić to, więc poczekajcie, pierw sobie kupiliśmy kurnik, naprawdę się z tego cieszę, więc naprawdę się cieszę z kurnika, no to jest moje pierwsze zwierzę i jestem jakby takim pierwszym graczem, pierwszym takim, ale okej. 1200 nam zebrały kury, więc dosyć sporo. Znaczy 3200 nam zostały. No i proszę bardzo, piękne sobie tutaj kury są. Jeszcze będziemy sobie edytować. O, Eutro sobie tam kultywuje. No to fajnie, fajnie, że sobie chłop kultywuje. No fajnie. No dobrze, to ja sobie idę to wsypać do silosa, bo raczej tego nie będę sprzedawał, bo reszta to jest po prostu zostawione do kur. Albo sobie troszeczkę sprzedam, ale raczej nie, raczej sobie nie sprzedam, więc dobra, jedziemy sobie, proszę bardzo, do silosa. Więc proszę bardzo, tutaj jedziemy, podjeżdżamy do silosa i pszenica się wyświetliło, czekajcie, i proszę bardzo, sypiemy pszenicę. Oczywiście tutaj z lewej strony jest to wysypywanie, z lewej, tak, z lewej.
jest to wysypywanie, więc proszę bardzo. No i ten traktor, można by powiedzieć, że już w dzisiejszym odcinku nie będzie nam zbytnio potrzebny, no bo dzisiaj ten odcinek jest tylko przeznaczony dla kur. Na polu 20 będziemy sobie siać, to będzie oczywiście nie rzepak, a będzie to jęczmień, bo jęczmień również to jest fajne. Fajna roślina, okej. Okay. Także idziemy sobie, proszę bardzo, tutaj. Ja się zbytnio nie znam na właśnie tym, ale sobie troszeczkę potuczyłem poza odcinkiem, więc sobie tu wszystko będziemy robić, więc tak. Klikamy sobie tutaj na SK, znaczy na P, czyli shop jakby, i mamy to sobie taką łopatę. I teraz zacznij jakby ten i mamy sobie to. I my klikamy sobie tutaj na dwa, czekaj, jak to zrobić? Czekaj, S, zmień kształt, okej, okay, zmieniamy na taki kształt. Sobie to obrócimy oczywiście, a nie, to się powiększa, czekajcie, ja teraz będę kombinował. No może nie będę kombinował, ale czekajcie, bo tutaj mam, o, zmień siłę, zmień. No i teraz szukamy trawy, żeby właśnie tutaj zrobić. O, teraz mamy i to jest to, tak, jest to to, tutaj trawa, jak widzicie, będzie nam rosła, więc właśnie przez to też trawa będzie nam rosła. Tylko jak to się obraca, zmień średnicę, nie, to nie chodzi o to, czekaj, jak to obrócić, poczekajcie, widzowie. Obróć kamerę, to nie jest... To, czekajcie, maluj, tutaj mamy, zmień kształt, tutaj, a, dobra, no może w sumie być takie coś, dobra. No i teraz sobie zróbmy tutaj, proszę bardzo, tu sobie zrobimy, niech będzie coś takiego i teraz odtąd zaczniemy, proszę bardzo, tak. I teraz pojedziemy sobie to z tym, ta trawa oczywiście urośnie, tutaj się nie bójcie czy coś, ta trawa oczywiście urośnie, więc proszę bardzo, jedziemy sobie tutaj, przeciągamy ziemię, trawę i tak dalej, ale to raczej się nic nie stanie, więc proszę bardzo, no tak, takim właśnie akcentem mógłbym niby zakończyć ten odcinek, ale jeszcze tego nie zrobię, bo jeszcze tutaj poopowiadam, także tak, kury bardzo fajnie tutaj są dopracowane w 19, czekajcie, kury tu możemy otworzyć, zamknąć i tak dalej. Więc co ja mogę powiedzieć, no w przyszłości może, ej, wiecie co, może dokupimy jeszcze trochę tych kur, poczekajcie. Mamy ich strasznie dużo, ja bym w sumie do, ej, wiecie co, dobra, dokupmy trochę, kupmy sobie to po jednej sztuce, a koguty powiedzmy po dwa sztuki. Niech będzie troszeczkę więcej, potwierdź, no trochę więcej stracimy, ale to się nic nie stanie, więc tak. Takim akcentem, no w sumie odcinek by był niby już zakończony, ale nie, widzowie, bo jeszcze ja wam tutaj coś powiem. Na polu, zobaczcie, mamy pole 31, a na polu 31 mamy zasianą soję. I na kolejnym odcinku prawdopodobnie będą już żniwa takowej soi. Nie mogę się doczekać, jak będę sprzedawał właśnie tutaj właśnie jajka od kur. Nie mogę się doczekać. Więc co ja wam mogę tutaj powiedzieć? No tutaj mamy właśnie pszenicę zrobioną, tutaj mamy właśnie to do otwierania zagrody i zamykania jej. No i co? No tutaj oczywiście mamy wszystko, tu mamy to... Podejdę do niego na chwilę. Dobra, to podejdźmy do niego. Dzień dobry sąsiedzie. Co pan robi? Kultywuje pan? Kultywuję. No dobra, to miłej roboty życzę. Ja miłej roboty, do widzenia. To do widzenia, Józef se tam kurnik kupi, podoba się? No fajnie, niech pan se zrobi ścieżkę do niego. No właśnie chciałem, ale ja się zbytnio na tym nie znam, pokombinuję. Dobra, to tam trzymaj się. Pa. No, właśnie widzieliście tutaj, proszę bardzo. Eutro mi doradził, żebym ścieżkę sobie tutaj dorobił, więc w sumie mogę sobie jakąś tutaj ścieżkę dorobić, choć ja tu mam ścieżkę, ale mógłbym niby sobie tutaj coś dorobić, więc poczekajcie, weźmy sobie tutaj i doróbmy jakąś taką malutką ścieżkę, więc proszę bardzo, malutka ścieżka, tutaj już wiem, co mam robić. Więc tak, tutaj to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, taką polną ścieżkę chciałbym, to jest to, nie wiem, czy to jest to, czekajcie. To jest to, co tutaj jest, to jest to, co tutaj jest, nie, to nie jest to chyba. To jest to chyba, poczekajcie. Nie chcę tutaj zbytnio też psuć. No dobra, no trudno, nie będzie żadnej ścieżki. Trudno. No dobrze, moi drodzy, więc to jest właśnie kurnik, proszę bardzo. Pewną tutaj uprawę. Chyba zasiejemy sobie, choć nie mam pojęcia. Albo sobie schowamy tego Ursusa, proszę bardzo, właśnie tutaj do naszej... proszę bardzo, tutaj... Jak ja zobaczyłem, jakie to jest zabrudzone, trzeba będzie to umyć. Więc jeszcze dzisiaj będziemy myć sobie, proszę bardzo. Ale to się pięknie ten Ursus prezentuje. 3512, jak to się... Więc poczekajcie, tutaj rzutkie poleista, trawa, lucerna, żyto, pszenżyto, cebula, marchew, koniczyna, pszenica, jęczmień. Tak będziemy sadzić jęczmień. I żniwa również też będą. Dobra, tutaj proszę bardzo i...
sobie go tutaj proszę bardzo umyjemy, więc jeszcze tutaj macie takie bonusowe minuty nagrywania właśnie tego odcinka, gdzie myjemy właśnie takową rzecz, więc proszę bardzo tutaj, niech to lśni, dobra, to niech se będzie, mnie to tam zbytnio nie interesuje, ważne, że działa. Tutaj mamy proszę bardzo piękną przyczepę, jeszcze coś tu jest zmazane, raczej chyba nie, jedynie ten kultywator dałoby się troszeczkę umyć, więc sobie go umyjmy, tutaj raczej będzie tutaj do... Więc umyjmy ten kultywator, albo po prostu ja go chyba myłem raz. Mi się wydaje, że ja go po prostu raz myłem i on po prostu, dobra, nieważne, to nie, jednak nie. No dobre, moi drodzy, to w sumie to tyle będzie w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No i pamiętajcie wpaść tutaj do chłopaków, czyli do Igormana i Euter. Także wpadajcie również na tamte kanały, wpadajcie na serię z Imagine Drive'a, wpadajcie na serię z Farminga Simulatora 22, bo w następnym tygodniu Farming Simulator 22 właśnie się pojawi też na moim kanale. I teraz tak patrzę, czy... Panie, na razie obciążnika nie dokupię. Dobra, moi drodzy. Ja sobie tutaj pięknie tym zaparkuję, tym pięknym Ursusem, powiedzmy tutaj, a niech sobie tam to stoi, proszę bardzo, pięknie tutaj wszystko czyściutko, tutaj drewno na opał, proszę bardzo. No to co, zamykamy właśnie te wrota, paliwa chciałbym też wiedzieć w naszym traktorku, chciałbym wiedzieć, a wystarczająco, a ile w kombajnie, a też wystarczająco. Dobra, to już w tym odcinku, to już będzie wszystko, jeśli film wam się spodobał, także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i to tyle, moi drodzy, także na razie. Cześć i czołem po więcej takich odcinków. Cześć!